Rycerze świętego Floriana. Niemal każdego dnia chronią ludzkie życie, zdrowie i mienie. Dziś jednak strażacy w nieco innej roli. W węgierskiej górce trwają bowiem 10. powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Węgierska Górka w ostatnią sobotę września ma zaszczyt być gospodarzem 10. powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. Jaki jest ich przebieg? Na tą chwilę wszystko idzie zgodnie ze zaplanowanym scenariuszem, wszystko sprawnie przebiega, pogoda nam dopisuje, zawodnicy są w trakcie biegu sztafetowego. Dlaczego wybrali Państwo akurat Węgierską Górkę? Stadion, który wybraliśmy właśnie to ze względu na to, że mamy tutaj jedyną, taki przygotowany dobrze stadion, czyli bieżnia tartanowa, cała organizacja, możemy tutaj sobie samochody poustawiać w bezpiecznym miejscu, ludzie mają trybunę, mogą spokojnie wszystko obserwować, sympatycy, którzy przyszli, sobie zajmują miejsca na trybunach, oglądają, także wydaje mi się, że to jest jeden z piękniejszych stadionów na terenie powiatu żywieckiego. Ile mamy drużyn na dzisiejszych zawodach? Na dzisiejszych zawodach startuje 12 drużyn męskich i 5 kobiecych. Młodzieżowe drużyny? Młodzieżowe drużyny pożarnicze będą miały zawody powiatowe w przyszłym roku i planujemy je zorganizować również tutaj na tym terenie ze względu na tą bieżnię, która tutaj jest, bo ona jest regulaminowana 400 metrów, a w naszym regulaminie, który jest dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, również jest 400 metrów potrzebnych nam i tutaj chcemy też zorganizować. Wstępnie już mamy zapewnienie wójta, że nam tutaj ten teren też znowu udostępni. Za co serdecznie dziękujemy oczywiście wójtowi gminy Węgierska Górka, Piotrowi Tyrlikowi. Skąd przyjechała tak liczna i głośno dopingująca drużyna? OSP Krzyżowa, z Krzyżowej. Pięknej, malowniczej miejscowości, także bronimy tytułu. Także musimy mieć jakby doping za sobą. Proszę powiedzieć, w jakich konkurencjach startujemy? W dwóch konkurencjach, jest to sztafeta pożarnicza 7x50 metrów i ćwiczenie bojowe. Oczywiście na mokro ze strąceniem celów, czyli są to pachołki i przewrócenie tarczy. Dlaczego młode dziewczyny wstępują w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej? Może dlatego, że u nas przynajmniej w Krzyżowie jest bardzo dużo chłopaków i bardzo dużo osób zaangażowanych w to. No i brakowało właśnie kobiet, bo kiedyś były właśnie w szeregach naszej straży. No i teraz po jakimś czasie postanowiliśmy z młodymi dziewczynami, że postaramy się jeszcze raz postartować w zawodach, zobaczymy w ogóle, czy mamy jakieś szanse. No udaje się zdobywać jakieś tam różne puchary, wygrywać zawody, no i tak nas to ciągnie. Ewa Jeremicz, WG Media.